I hejra, hej, hello, ludzie, tutaj Cele 55 i witam w kolejnym odcinku Pokémon Krystal. Szybciej, szybciej, szybciej. Idziemy ratować dyrektora. Jest w piwnicy. Jak dostać się do piwnicy? Dwa sposoby. Jeden z sposobów to jest przez sklep. Jednakże wtedy tak naprawdę zobaczymy tylko kawałek tego. Tego miejsca, do którego powinniśmy pójść. Prawdziwym wejściem. Wiesz co? Jak już tu jesteśmy, uszczęśliwmy Kaciuszkę. Nie Kaciuszkę, co ja gadam, sentencję. Teraz będziemy się cały czas mylić. Let's see. Żebym nie przeklikał znowu. Nie Kaciuszka! Jesus Christ, co jest zrobił mnie tak? Rzadka i żaden to były dwa słowa, które zawsze mnie myliły, jeżeli chodzi o pisownię. Prawie żadne inne słowo nie dawało mi tyle problemów. Okej! Okay. Czas na zmory dzieciństwa. Tak swoją drogą, przydałoby się wracić Pokémony. Bo ja wiem, co się teraz stanie. Mamy jak wracić Pokémony w ogóle? Full Restore, Okej, okay. Hyper Potion. Na... Sentenidzie, sure. Na Tsunidzie można by też w sumie. Dobra, na razie zostawmy tak. Okej, okay, to teraz... Nie pamiętam, od jakiego Pokémona rywal rozpocznie. Ale weźmy sentencję. Tak, tutaj będziemy walczyć z rywalem. Get ready! To ten chłopak w hełmie, który chciał nas powstrzymać! Przedostałem się do Irex Forest. Od Sneasela? A, Sneasel jest słaby jak cholera w tej generacji. Także nie ma żadnych problemów. Iwon! Z... Halo, Sekartis? Czy to według ciebie Sneasel? Sekartisie, to nie jest Sneasel! Return! 30 poziom, dosyć wysoki. O, nice. Jeszcze lepiej. Odgłos skrzydeł. Nice. Co tam przydałby się kamienny atak, którego nie mamy, albo lodowy atak, który mamy? Katsu. Ja uwielbiam generalnie muzykę z Pokémon Crystal. Może poza Heroes of Might and Magic 3 jest to mój ulubiony soundtrack z byle jakiej gry. Strasznie porządny to jest. Pow! I nie ma Golbata, prawda? Prawda? No do prawdy. Nie lubię cię. I do not appreciate what you are doing here. Zobaczmy Helbat. Walnie z samego siebie, Katsu? Yep. Ej. Chyba będziemy musieli pójść do tego Pokecenter, jak tak dalej pójdzie. Katsu, możesz już teraz zaatakować. Dziękuję. W żadnej części tak nie było Faceberg Clan. Przynajmniej nie w głównej serii. Może myślisz o jakimś remake'u? Dobra, przy Magnemite zostajemy. Mam overka Yardia. Alright. Vayne! Dobra, spokojnie. Jak będzie prawdziwa Vayne, to wtedy może krzykniemy. I... Wiesz co? Bałem się, ale nie miałem nadzieję, że ten Magnemite przeżyje na innym HP-ku, Thunderboltuje nas i zabije. No ale no cóż. Ciekawostka, wiecie co odkryłem? Okej, okay, może być sentenza. Jasmine jest oszustem. Magnemite nie powinien mieć Thunderbolta na tym poziomie, na którym ona miała Magnemite'a. Dlatego tym bardziej byłem zdziwiony. Ups. Teraz zaboli. Lepiej, żebyś sentenza rozwalił na hita tego Huntera, inaczej będziemy mieli problem. Minluk? Ooo, to jest bardzo niemiłe połączenie. Minluk powoduje, że nie możemy zmienić Pokemona, a Kersas powoli dobija. Bardzo nieładne połączenie. Sneasel. Sure. Chcę zobaczyć, czy Sneasel ma lodowe ataki. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale Sneasel w tej generacji ma piekielnie mało special ataku. Chyba o tym nawet mówiłem. Że ma... Chyba 35? Special ataku? A szak zapomniał o Kersie. Zmieniamy poka stanowczo. Na... Kaciuszkę. To też prawda, Humbry. I z tego co kojarzę, a Rodaklyn też był cheaterski chyba z Rockslidem. Generalnie rzecz biorąc, strasznie cheaterskie są te Pokémony. Auć. Moje Klamaraka, excuse me?
Moja krama się bardzo dobrze. Ciach, nie ma. Swoją drogą, ten ruszy bardzo ładny. Z tą czernią, co nie? Taki kontrast. Sentenza 33. Takedown. Byłby dobry, gdybyśmy nie mieli returna. Także odpuszczę sobie takedowna. Chociaż na tym poziomie chyba takedown jest nadal lepszy. Okej, okay, Feraligatr. Celerita. Wiecie, fajna będzie ta Claire, bo ona ma... Mały spoiler, ale Claire, ostatnia gym liderka, z którą będziemy walczyć, ma... Trzy Dragonery. I one znają różne ataki typu Surf. Nie pamiętam, czy Thunderbolta mają, ale czy w tym stylu. Proszę, nie flinchuj. Czy w ogóle Bite ma flincha? Chyba miał flincha, nie kojarzę. Po prostu działa. Nic się nie dzieje z moim ekranem, o czym wygadacie? Wszystko jest w porządku, według tego, co tu widzę. Alright. Pokonaliśmy tego skraba. Tylko, że wróćmy do Pokécenter. Nie chcę iść dalej z takimi trochę przemilonymi Pokémonami. Na tym stan, co mówisz, szczerze mówiąc. To jest tam Bełkot, ja będę najsilniejszy. Pokémony to są okropne. Chociaż może zmieni już. Nie pana w tym momencie on dostrzega prawdę, że Pokémony to jednak nie są niewolnicy. Alright. Mamy... To, co tutaj mam przed sobą, jest to zmora dzieciństwa. Puzzle z tymi dźwigniami. Jak je ustawiać? To może być bardzo upierdliwe. O matko, znowu Rattaty. Nie, Freshmeat nie będzie walczył z Rattatami. Przepraszam, co? Czy to jakiś żart? Ekran obrócił o 180 stopni. Donkey Kong zaczął lecieć w tle. Ekran zrobił się czarno-biało-zielony. I wtedy pojawił się on. Pojawił się title screen z Gothica. I wszyscy już wiedzieli, że to czas nadszedł. 162 ekspalitości. Wydaje mi się, że to chyba wina po waszej stronie? Nie jestem pewien już sam. Gdzie są moje chusteczki? Chciałbym wydmuchać nos. Mamo, popłakałem się. Ten zły pan wystawi na mnie Rattatę. Okej, okay, mógł. Niestety nie mam zielonego ataku. Oj wej. Nie mam też psychicznego ataku. Na ekranie! Wingull! Marowa, którego nie da się złapać! Vayne! Wszystko! Nie. Okej, okay, na dwa hity. Miałem taką nadzieję, że tak będzie i tak jest. Tak swoją drogą, trenujemy 4 Pokémony, 5 Pokémonów i wszystkie są na wyższym poziomie niż ten Mug. Wow. Mug zresztą też czytelski, nie powinien być na tym poziomie. Wstyd. Alright. Szkoda, że cały ten exp, który teraz idzie, mógł iść na 27 poziom, a nie na 25 u Freshmeata, gdybyśmy złapali na 26. No ale no cóż. Szkoda. Nie, boję się self-destructa znowu. Klasyczny sposób ekspienia Pokémonów. Zmiana. Czy ktoś pamięta, jak się zdobywało ekspszera w tej generacji? Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam. Za cholerę nie pamiętam. Chyba dlatego, że jest jakoś ukryty albo mało dostępny. W pierwszej genie to trzeba było, pamiętam, to akurat pamiętam, zdobyć konkretną liczbę Pokémonów i dostawało się od asystenta Oka. Wow, mnie w konia... Nawet nie patrzę, jaki Pokémon teraz zostanie wystawiony. Aha, Rattata. Katiuszka, ratuj się! Beat my Freshmeat. Aaa, Hombri. O Boże, masz rację! Pamiętam to! Teraz pamiętam. Okej, ostatni, że tak powiem... trener przed tymi switchami, czyli dźwigniami. Jalina, ja cię zaraz zbanuję na litość boską. Oczywiście, is joke, is joke. Coughing.
Ach, wiecie co, one tak nie self-destructują, ale mam wrażenie, że jak zostawię go na polu bitwy, w sensie Fresh Meat'a, to po prostu nie ma. Nie będzie go. Nadal czekam na Zubata. O! Wiedziałem! Wiedziałem, że jak będę chciał zostawić najbardziej, to wtedy self-destructuję. Ale darmowy exp. Solita bardzo dobrze to wytankowała. Muk. A, co zostawimy na muku. Zobaczmy, ile zrobi Body Slam. Ten jest na nie, na tym samym poziomie co poprzedni mógł, czyli też na dwa hity. Psy! Żaden problem. Jeżeli ktoś się już nudzi walkami ze zwykłymi grantami rokietowców, to nie martwcie się, już niewiele ich zostało. Teraz będziemy walczyć z, głównie z liderami. Zawsze na moich streamach, chyba na każdym streamie temat w końcu musi wejść na coś zboczonego. Okej, okay. Tajemnica przejścia, z tego co pamiętam, przez te drzwi. Wszystkie to były tak, pierwsze drzwi. Znaczy pierwsza dźwignia, druga dźwignia, a potem trzecia dźwignia, o ile się nie mylę. I wtedy będziemy mieli dostęp do wyjścia. Zaraz przekonam się, czy to jest moje, czy teoria się spełni. Jednakże to ustawienie nie daje nam dostępu do tego pokebola w dolnym ekranie, co było go widać przed momentem. O gad, ten sam kolor ubrania co tego. Co? Worka. Człowiek może pomyśleć, że koleś ma takiego garba. Dzwonnik z Notre Dame. Wiesz co, to byłoby klasyczny celeb, wystawianie Scizora na Grow Life'a. No! Byśmy teraz chyba stracili Scizora, albo przynajmniej dużo HP by stracił. Wow, to... Tymczasem sentenza! Co to była za bryza? So hard-boiled. Gdybym Growlithe w tym trafił, to bym prawdopodobnie się zabił. Tia. Tak samo drogą, czy teraz Twitch Plays Pokémon nie ma robić jakiegoś rana z Diamond? Bez demokracji, przez całą całość? Oh my goodness. A bo tak jak memowa odpowiedź na ten czat. Moj. Tak przy okazji. Tak trochę losowo to powiem, ale chyba kolejny stream za dwa dni. Tak jakby co. Alright. Pogadaliśmy złodzieja. Pamiętam, jak mieliśmy tam dyskusję na temat tego, co to znaczy burglar. Nie, chwila. Chyba pomylił mi się kierunek, tak jak mówił... Kto tam pisał? Że w drugą stronę. Ups. Hombri. Chyba powinienem od trzeciej zacząć, a nie od pierwszej dźwigni. Ep, sorry, zagarci się. No, ep, hombri, zaczynamy porównać temat, co nie? Zacznijmy od pierwszych, jeszcze raz. Znaczy od trzeciego teraz. 3. 2. I 1. Tak jak napisał Hombre. Bądź Hombri. Ja. Chyba tego nie otworzyłem. Let's see. I teraz. Yep, wygląda na to, że. Tak jest. Jednakże zanim tu pójdziemy. Czyli kombinacją jest 3, 2, 1, ale ja chcę dostać się do tego pokebola na dole. Jeżeli dobrze pamiętam, kombinacja do tego to jest 3, 2, 1, 2, 3. Zaraz to zobaczę. Zobaczmy. U mnie wygląda jakby FPS spadały, szczerze mówiąc. Full heal. Słaby, nie lubię tego itemu. Bo full restore istnieje, głównie dlatego. Ja, kolejny złodziej. W ogóle zastanówmy się nad tym przez moment. Podziemne przejście ma dostęp do magazynu wielkiego sklepu. Trzymaj się, Skartis. Czy wy to potraficie wyjaśnić? Bo szczerze mówiąc, czy to jest w ogóle legalne? I mean, jak działa świat Pokémon? Czy oni po prostu wierzą, że złodzieje nie będą się włamywać do tego magazynu tym podziemnym przejściem? O, zaraz będzie zatrucie. Wake me up. Yep, jest zatrucie. Ej, ale się przygotowałem na to.
Oj wej. No to Jarida się zdziwił. Jak mnie znowu zatrujesz tym smogiem, I swear to God. A Skun po prostu daje nam pieniądze, które... Skun! Złodziej po prostu daje nam pieniądze, które... ukradł. To chciałem przekazać. God damn it, znowu ten za zatruty. Człowiek nie może się przygotować na cały ten bullshit. Marmar. Nice. Czy mi się wydaje, czy Katsu po prostu najszybciej expa zdobywa? Chyba dlatego, że jak już go wystawiam, to potem nie zmieniam go. Tylko wszystko niszczę nim. No i też rozwala dosyć potężne poki w sumie, jak się na tym zastanowić. Magmar dużo expa pewnie daje. Ukryte przejście do mojej kopalni, ale porównanie. No i guess. Tylko, że kopalnia, a sklep? W sumie w obu są kosztowności, jak się na tym zastanowić. I kolejny kofing. O mój Boże. Trzeba się, jak to skać podział roofing. Ale to byłoby bardzo fajne, gdyby się okazało, że japońskie nazwy wszystkich tych Pokémonów zaczynały się na R. Bo ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, czy R wziął się od Rocket? Tak po prostu? Dlaczego akurat Rocket? Skąd ta nazwa Rocket? A, trutka, no tak. Mam antidoty, mamy. No problem, chyba nawet mamy teraz full w ekwipunku, także tym lepiej. Okej, weźmy item, to i tak ma nic ważnego. Smogball powoduje, że możemy zawsze uciec z bitwy, bodajże jeżeli Pokémon to trzyma. Dla upewnienia się, żeby nie było. A tak swoją drogą, to coś co zrobiliśmy z Red Gyarados, to jest Red Scale i to mamy właśnie zanieść do Mr. Pokémona. Ktoś pisał na trzecie, ale again zapomniałem. Sorry. Lubię rakiety. No to dobra, jak teraz zrobiliśmy 3, 2, 1, 2, 3, to teraz odwrotnie pójdziemy i 3, 2 uruchomimy, żeby ustawić na pierwotną lokację 3, 2, 1. I w ten sposób będziemy mogli raczej wyjść. Swoją drogą, to jest mój z Gazelins of Alf, teraz się skapnąłem. Holy crap! Zapomniałem. O nie! Zróbmy tak. Okej, tak będzie lepiej i wygodniej. Za każdym razem jak się wchodzi w te schody i wraca z nich, to puzzle się resetują, także no problem here. Ach, to miejsce naprawdę dużo kłopotów przysparzało, kiedy było się młodym, bądźmy szczerzy. Czy może ja bym po prostu głupi? Nie mogę być głupi, nie mogę tak myśleć. Bez jaj... Chwila, co? Co za dyskusja? Okej, to jest jeden z liderów. Znaczy... Nie wiem, czy mogę ich nazywać liderami. Oni są... pod komend... Mają drugą najwyższą pozycję w Team Rocket. Jest ich czwórka i w HeartGoldach mają swoje własne sprite'y, podczas gdy tutaj... dzielą te sprite'y między sobą bodajże. Okej, ile Freshmin będzie w stanie zrobić Gloomowi? Jestem ciekaw. Połowa HP chociaż? Miałeś pod uwagę, że to super... Fuck! Ciekawe, że Thunder Wave nie zadziałby na Fresh Mate, ale Stun Spore już tak. God damn it. Acid nie powinien zbyt dużo zrobić. A jest, nie może zatruć i... Paraliż, of course. Here we go. Tak, mówię o adminach scan. Tylko, że wolałbym jakąś inną nazwę, bo admin mi się wydaje po prostu sportszoną wersją admin z angielskiego. Zmniejszamy sobie nawzajem ten szybkość. No ale rozbawił mnie fakt, że Icewind przy pierwszych dwóch użyciach spudłował, a teraz w ogóle nie pudłuje. Just my luck. I Gloom pokonany, dawaj expa. Bardzo dobry exp. Co następne? Kolejny Gloom. Okej. Spróbujmy tego Glooma też pokonać Freshmintem. Niech pocieszy się chociaż trochę, że coś robi. Pana co woli... What the hell? Tego pana proszę jak najszybciej podać do policji. Słyszałem, że ludzie niektórzy mają naprawdę niesamowite spotkania podczas grania w Pokémon GO. A ja nawet nie mam telefonu do Pokémon GO. Taka bieda. Strzelanie gwiazdkami, co to? Swift? Okej, i jeszcze raz. I zakończone. Możemy przetrwać jeszcze dwa seedy, jeżeli to nie są kryty.
I... Okej, jeszcze jednego możemy przetrwać. Patrzcie na tego kryta, który teraz będzie. Uwaga! O! Pokonaliśmy! Szczerze mówiąc... Nie miałem nadziei, że to się uda. Ale się udało. Nie miałem nadziei, byłem przekonany na 100%. Auć, hombre. Auć. Ja mam droida 2. coś, to skojarzę. Emergency. Dobra, wchodzimy tutaj i... No, witamy! Jesteśmy teraz w magazynie, sklepu. Ultra Ball, od się przyda. Tutaj będziemy musieli znaleźć dyrektora. I kiedy znajdziemy dyrektora, wracamy znowu do wieży radiowej. I jak skończymy... I w wieży radiowej niewiele już tam zostało tak naprawdę. Pamiętacie to przy zielonowłosej dziewczynie tą bramę? Tam musimy iść. Przejść tam ze 2-3 pięterka, parę trenerów i puf, koniec. I możemy w końcu do Blackthorn iść. Tylko pytanie, czy my chcemy odwiedzać Dark Cave'a? O cholera, trzeba zmienić pokę. Ponieważ Dark Cave jest zaraz obok Blackthorn. Mamy Flasha, więc można z łatwością to sprawdzić. Tylko pytanie, chcemy to zrobić przed gymem czy po gymie? Dark Cave'a eksplorować. Hombre, okej. Niech ci będzie. No, wybacz mi, ale te dwa E mnie zmyliło. Co to znaczy to PL na końcu? O co chodzi? Dobra, Strength zrobi więcej niż Mortal Kombat w tym wypadku. Teraz nawet boost do ataku się nie przyda. Pod koniec. Maoshin... prawie. Nie nazwałbym tego Steel Company, ale działa na podobnej zasadzie. Oż ty... Mendo... Jak mogłeś? Jak mogłeś? I co, będziemy się teraz bić? Nie! Ten nie... Zawsze jak widzę to It Hurt Itself, to sobie wyobrażam siebie wywalającego komputer albo DS-a, zależy się od tego, na czym gramy, przez okno. No, to może teraz dobijesz. There we go. A ty nie mogłeś przez jedno e-hombre.pl? Albo z Hombre? Choć Hombre pewnie zajęte, bądźmy szczerzy. Wow, Yarida. What the hell. Okej, co to jest? Max Ether. Max Ether jest bardzo dobry. Zobaczmy, co jest dalej. Ej. Człowiek zawsze ma nadzieję, że jak jest... Czy to jest sam Goofy, co był w pierwszej generacji? Ja. Zniszczę cię. Wake me up. God damn it. Kto wymyśla tych trenerów? Zgubiłem kompletnie wątek tego, co mówiłem przez niego. God damn it. I co znowu za trucie? Que pasa? Pizza amigo. 69. Offer. Ej, sentenza po prostu chce umrzeć od trutki, ja to czuję. I umrze od tej trutki, chrzanie to. Już mi nie zależy. Umrzesz. Auć, 15 HP. W późniejszych generacjach Sludge wygląda lepiej. W tej genie tak trochę po prostu... Spod Pokemona bumberki się unoszą, no i min. Zawsze coś. Jestem ciekaw, ile osób, które nie są Polakami, wchodzą na ten stream, tak swoją drogą. O, Weezing. To się na pewno przyda. Katiuszka again. No cóż, trzeba. Naprawdę lubię te animacje z Krystala, bo dodają trochę charakteru niektórym Pokemonom, na przykład Weezing, który tymi oparami z gęby na samym starcie bitwy wyziewa. Dobra rzecz. Skun? Ja... W sumie jak się na tym stawić, Katiuszka też ma białe plamy. Oj wej. Co się dzieje za kulisami? Czy to jest jakiś mem? Bydla śmierdziel, chyba? O Boże, ten niebieski ekran. Czy mam antidota może jednak? Zanim dostaniemy raka tutaj. A, mamy full heal'a, no tak. Przecież. Jeden Pokémon. Sure, jak już jesteśmy na tym etapie. Zmarłbym jeszcze Max Potion. To był nasz full restore, powiedzmy. No trudno. Jedziemy dalej. Auć. I tu mamy dyrektora.
W końcu. Zaraz pójdziemy do wieży radiowej i zakończymy ten cały biznes. A możesz wkleić link. Mogę wkleić link, bo wkleję od razu. I znowu coughing. Holy crap. W pierwszej genie to były ratatę, w drugiej coughingi. Everyday I'm coughing. Nie. Sorry. Czy ty, hombre, wrzuciłeś film z Goofim, którego słuchałem po ostatnim streamie? Dobra, już przestaję? No to potrafi być bardzo irytujące. Zwłaszcza, jeżeli ma się zły mikrofon, no holy crap, to potrafi być wtedy agonizujące. Istnieje takie słowo? Agoniczne, agonizujące? Agonia, od agonii w każdym razie. Ten kość od Goofiego jest niesamowity. Jeszcze po japońsku w taki sposób śpiewać litości. I koniec. Uff. Chodźmy do tego dyrektora, zanim po prostu padnę tutaj. Swoim drogą, gdybyśmy mieli Typhlosiona, to jeszcze by nie ewoluował. Holy crap. Afera Ligatra i... Mego nie mam już od tak dawna. Panie dyrektorze? Kto? Co? Kto mnie ratuje? Co on robi w tym magazynie generalnie? Nie wie, że Team Rocket... Tak. Nie wie, że Team Rocket przyjęło wieżę? I po prostu tutaj tak siedzi? A, ukradnę sobie moje ulubione pisemka ze sklepu. TM35, I don't know. Let's see. 35 TM to jest... A, Sleep Talk, o boż. Sleep Talk, który tylko i wyłącznie działa wtedy, kiedy śpimy. Jest wspaniały, kiedy się go łączy z restem, aczkolwiek trochę słaby w każdym innym wypadku. Może być kontrą na tego. Na... O, amulet coin. Może być kontrą na Darkraya. Bo Darkraya zawsze lubi usypiać. Czy tutaj jest amulet coin? Tak. Amulet coin powoduje, że dostajemy dwa razy więcej pieniążków. Od trenerów. Jeden z moich ulubionych hitów w tej grze, będę szczery. Dzień dobry. Pan chyba już widzieliśmy. Tak sądzę, jak tam się dostać? Po lidze? Ty, no nie pamiętam. Dobra, to nie jest ważne też. Idźmy do tej Radio Tower. I zakończmy ten biznes. I w sumie jak pokonamy teraz Team Rocket w tej wieży, to... To chyba koniec, jeżeli chodzi o ich wątek. Nie panowie się jeszcze pojawiali. Niestety... Auć, w takim miejscu. Niestety właśnie tak to jest w tej generacji, że Johto dosyć szybko mija. Tak samo Team Rocket pojawia się tak dosyć szybko i znika tak dosyć szybko, takie o. Lol, hombre? What? Naprawdę? O matko. Nie będę tego robił, sorry. Aż tak mi nie zależy. Może kiedy indziej. Teraz trzeba uratować wieżę, jest całą wieżę. Ale wiecie co? Może w następnym odcinku? Myślę, że w następnym odcinku. Zakończmy odcinek tutaj. W następnym odcinku ratujemy wieżę i pokonujemy Team Rocket. Bye!